Cześć, z tej strony Szlendi. Mam dzisiaj dla Was ciekawostkę. Pokażę Wam dzisiaj prawdziwe zastosowanie wiedzy, jeżeli mamy jakieś doświadczenie w survivalu. Załóżmy, że wyszliście na spacer i zgubiliście się. Nagle musicie zostać w lesie, nie mając sprzętu. No i trzeba w tym lesie przenocować. Poza tematyką ognia dzisiaj pokażę Wam typowe schronienie, jak dla jednej osoby zrobić w takim środowisku, w jakim się znajdziecie, schronienie. Pamiętajcie, że podstawa to znaleźć odpowiednie miejsce. Nie sztuka się rozbić byle gdzie. Sztuka sobie ocenić materiały, jakie do budowania schronienia znajdziecie w danym miejscu. Budulec uszczelniający, który pozyskacie, żeby zasłonić się od wiatru. Stworzyć ekran cieplny. No i materiał opałowy, bo jeżeli mamy spać przykładowo przy ognisku, to już musimy mieć opał. Ja sobie idę przez taki las, zaraz coś znajdę ciekawego. Wiosna idzie. Zaczął się jakiś seks w lesie. Nie wiem, co to za gady, ale nie się dobrze bawią. Zanim napiszesz komentarz z dupy, jaja sobie robiłem. To były zwykłe robale. Mam bardzo dobre miejsce. Masa powalonych gałęzi, część po jakiejś wycince. Także wszystko, co trzeba, mam w zasadzie w bardzo małym promieniu. Dlatego lepiej się przejść troszkę dalej, na przykład, niż rozbić się, a później ciągnąć materiał do siebie. Bo to wymaga więcej pracy i energii. I zaczynamy. Nie każdy z Was codziennie lata z siekierą czy z piłką czy z zajebistym nożem Szlendiego. Nic z tych rzeczy nie będę używał. Generalnie plecaczek sobie nałożę tylko dlatego, że łatwiej mi mikrofon przymocować do uchwytu. Bo generalnie cała zabawa polega na tym, czekajcie, żeby działać głową, bo sprzęt jest, pamiętajcie, dobrym, luksusowym. Bardzo dużo osób trenuje, bushcraft i tak dalej, ale chodzą jak po prostu chodzące sklepy, obładowani szpejem do tego stopnia, że aż po prostu jedno drugie wyklucza. Jak macie menażkę, po cholery Wam kubek metalowy. Po co? To się wszystko nosi. Ja teraz na przykład stojąc w tym momencie, tak jak jestem, bazując tylko i wyłącznie na mocowaniu do plecaka, byłbym w stanie sobie zrobić odpowiednie schronienie. Zaraz Wam zademonstruję. Odpowiedni rodzaj ogniska, czego nie zrobimy, bo jesteśmy w lesie, nie będziemy jarać ognia. Ale jak znacie mój kanał, to zobaczycie, jakie tam się sztuczki robi z ogniem. Jak ktoś nie widział, to niech sobie zajrzy. No i co, biorę się do pracy. Tylko te rączki i głowa. Podstawa to też rozejrzeć się, czy dookoła nie ma suszków tak zwanych, czyli drzew, które mogą się na przykład w nocy przewrócić na Was. Przede wszystkim sosna jest masakryczna, bo ona gnije przy ziemi i kładzie się cały suszek. Tutaj mam jakieś po burzy wywroty. Na przykład mogę je wykorzystać, będą mi potrzebne i masa gałęzi. Także przystępuję do robienia. I co ważne, pamiętajcie, rozejrzyjcie się, czy przypadkiem to nigdzie nie ma mrowiska. Bo jeżeli się rozbijecie na terenie mrówek, no to wiadomo, będzie dyskomfort. Postanowiłem się tutaj rozbić. Oprę sobie konstrukcyjną tyczkę tutaj, oto drzewo. I na tym miejscu będę sobie robił szałas jednospadowy dla dorosłej osoby z możliwością spania do ogniska. Z tyłu tutaj za kamerą mam masę materiału, dlatego sobie ustawię jeszcze statyw i na timelapsie zobaczycie, jak tam sobie tutaj to wszystko układam. Podstawa to wybrać konstrukcyjną tyczkę. Ona musi być mocna. Ja sobie tu znalazłem z jakiejś wycinki kawałek i użyję tego do podpory tej głównej. Jeżeli mamy tyczkę za dużą, to musimy sobie ją skrócić. Ja sobie włożę to między dwa drzewka. I najprościej na świecie zastosuję dźwignię. To jest bardzo prosta metoda i bardzo bezpieczna. I zrobimy coś takiego. Teraz muszę zdobyć jeszcze materiał, który tutaj przyklinuje mi. I zaczniemy układać ścianę. Uzyskałem sobie punkt podparcia. Mogę to zrobić w takiej formie. I to jest wystarczająca powierzchnia, żebym ja się tam znalazł w przypadku spania w nocy. I teraz tak, bardzo częstym błędem, który występuje wśród na przykład kursantów u nas, jest to, że jeżeli stawiamy sobie punkt oparcia po tej stronie, to nagle budują ścianę z tej strony.
Tak się nie robi, bo cała siła będzie naciskać. Jeden kij odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Dlatego jeżeli teraz w ten sposób sobie zrobiłem, to całą ścianę będę w tym momencie układał na tamtą stronę. Wyprowadzę sobie tak jakby kąt 45 stopni. Bardziej zrobię później izolację od podłoża i w zasadzie będziemy mieli gotowe. Pamiętajcie, tyczki mają być równe, bo w ten sposób szczelnie tyczka koło tyczki ustawiacie ścianę. Jeżeli mam równe, to później nie będę miał jakichś dużych dziur, żeby ściółką uszczelnić ścianę. Dzięki bajerom cywilizacji przyspieszyłem Wam ten proces, żeby Was nie męczyć. 7 minuta działań. Na razie wygląda to tak. Jest podpora, ściana się zaczyna budować. Tutaj też wbiłem sobie klina, żeby gdzieś nie popchnęło. Generalnie zabudowujemy szczelnie. Zwłaszcza, że będziemy w tym typową ściółkę, czyli liście zmieszane z jakimś nawet igliwiem. Moją chatkę już odwiedził pewien koleżka. No niestety, najlepsza opcja na kleszcze to nie wychodzić z domu. Dlatego bardzo często się trzeba przeglądać. Celowo używam cienkich patyków, ze względu na to, że po cholerę mam wziąć takie wielkie, które dają dużo wagi. Jeżeli do tego dołożymy ściółkę i przykładowo w nocy spadłby deszcz, uwierzcie mi, ten kąt 45 stopni, który za chwilę tutaj jeszcze obsypie, odprowadza większość wody. Dlatego to wszystko też waży. Jak użyjecie mchu, nasiąknie, będzie ważył. Dlatego konstrukcja musi być zawsze mega stabilna, bo Wy jesteście tam, a chodzi też o Wasze bezpieczeństwo. Biorę się za obsypywanie chałupy. Tu jeszcze sobie taki zrobiłem zabezpieczenie, bo generalnie chodzi o przeciągi. Bardzo ważne, żeby też ten fragment tutaj też był szczelnie zasypany. Ja na razie sobie zrobiłem konstrukcyjny fragment. Tutaj szałasiku, zaraz to wszystko muszę szczelnie obsypać. Chodzi o przeciągi, bo jeżeli śpicie do ogniska, to każda dziura, jeżeli jej nie zatkacie, będzie Wam po prostu wiała. Zwłaszcza, że człowiek leży na ziemi. A to jest nasz materiał, którym uszczelniamy ściany. Generalnie sypie się, ale to jeżeli równo układamy od dołu do góry, jak na dachówkę, stanowi osłonę od wiatru i osłonę od... No i w zasadzie zatrzymuje nam ciepło. Tutaj akurat w tym miejscu wolę sobie na początek wyzbierać, bo gdybym miał palić ognisko, to będę miał już bezpiecznie ściągniętą ściółkę. Materiał ściskamy do siebie i nie sypiemy, bo to wszystko przeleci, tylko po prostu układamy jak dachówkę. Najpierw rząd pod spodem, później u góry, wszystkie ściany szczelnie. Starczy taka warstwa, nawet w termowizji znikacie, to pokażemy później. Kolejny trik w przyspieszeniu, żeby Was nie męczyć. Także takie coś naprawdę to jest kilkanaście minut, żeby to zrobić. Wystarczy parę razy przetrenować, będziecie wiedzieć. Teoretycznie mielibyśmy wszystko gotowe. Odpowiedni kąt, bez problemu się tam chowam. Na razie tak bez jeszcze izolacji od podłoża. Ale jakby nie było, śpiąc bez sprzętu w pozycji embrionalnej, mam generalne schronienie, małe ognisko, jestem w strefie ciepła, nie mam wiatru z tyłu, wszystko jest szczelnie, nie ma przeciągu pod dupą. Bardzo często ludzie tam popełniają błąd, jak zasypują, to normalnie prześwit jest na drugą stronę, a to skutkuje tym, że nam wieje po plecach. Bo tak oto wygląda facet 1,80 m, który bez śpiwora, bez karimaty,
spałby w lesie, jeżeli musiałbym tutaj dzisiaj zostać, a w nocy będzie wiadomo temperatura kilku stopni. Tak bym się trzymał, żeby się grzać własnym ciałem przy jeszcze ognisku dodatkowym. Także tak to wygląda, a ja się biorę teraz za izolację od podłoża, bo nie da się spać na glebie nawet w lecie. Co las, to różne możliwości. Jesteśmy w takim lesie mieszanym. Na przykład tutaj mamy jakieś stare gałęzie sosny, które jeszcze mają igły. I to jest dla mnie na przykład bardzo dobry budulec, skoro nie mam innych. Jakby tu były świerki i jodły, to bym miał nisko położone gałęzie, które są płaskie, łatwiej by mi było naciąć sobie tych gałązek, poukładać. Jeżeli rosłaby paproć, a mielibyśmy jesień, użyłbym paproci. Także tutaj jest dużo możliwości. Ja sobie muszę wykorzystać to. I na przykład często też wykorzystujemy korę drzew. Czyli jakbym tutaj zobaczył jakiegoś suszka grubego, to zazwyczaj często od ziemi do góry, gdzieś tak z metr, półtora, jest taka fajna, gruba kora, która też stanowi izolację. Mógłbym sobie ją ułożyć na ziemię, a na to dać gałęzie iglaków. Wtedy byłoby mi potencjalnie ciepło od gruntu. Wolę sobie całość przyciągnąć pod chatę i obrywać, niż chładzić 10 razy. Wolę sobie całość przyciągnąć pod chatę i obrywać, niż chładzić 10 razy. Tutaj akurat mam suchą sosenkę. Jakby była świeża gdzieś po jakiejś burzy, to też spoko. Naprawdę te zielone igły te świetnie izolują, te się wręcz obsypują, ale też pozbywam się dzięki temu wilgoci. Chociaż w iglakach nie ma tak. Liści jak narzucicie zwykłych, to się zrobi po prostu pod wami taka, no po prostu robi się to mokre, wilgotne, a to skutkuje tym, że później się człowiek telepie właśnie z zimna. Także jakbyśmy mieli jeszcze do tego korę, to by było idealnie. Na tym polega cały ten survival, że się wykorzystuje tylko to, co jest w terenie, bo nikt na co dzień z karimato w kieszeni chyba nie chodzi. Dodatkowa informacja a propos izolacji od podłoża. Nie robimy tu wyra 2 na 140, tak jak jesteście przyzwyczajeni, czy tam 180. Embrionalna pozycja. Patrzcie, sobie jakiś tam raptem metr nałożyłem. Wiadomo, jakbym teraz jeszcze pochodził, nanosił, po prostu szkoda mi czasu, to bym tutaj zrobił jeszcze bardziej wysoko, żeby ta izolacja stworzyła taką poduchę od ziemi. Mimo wszystko takiego małego towaru ja się mieszczę. Bo najbardziej istotnym elementem do izolacji jest od naszej dupy po głowę. Tutaj musiałbym sobie jeszcze tam poduszeczkę zrobić. I w zasadzie pozycja w lesie to jest taka. Ja teraz leżę sobie na tym i mi tam ciepło jest. Gleba ma swoją temperaturę. To jest izolacja. Czyli jest dyskomfort? Zawsze jest jakiś dyskomfort. Większy dyskomfort zawsze odczuwam od tego, że jeżeli na przykład stuknę plecami o to, to mi się sypie już jakiś pył na głowę. Czyli zaraz jak zakark wpadnie, no to człowiek się zaczyna drapać, bo to wszystko swęci. Ale jeżeli ktoś na przykład śledzi mój kanał, to widział nieraz, że kursanci w ten sposób śpią. Dla jednej osoby robi się coś takiego. Przy grupie robi się zabudowę okrężną. Ja jeszcze wam powiem, że jakbym chciał poprawić już całkiem swój komfort, to mi zajęło tam jakieś 40 minut, żeby to wszystko zrobić. Z tym jest masakra, bo się obsypują igły. Jakby były świeże, to już w ogóle super. Ale ja bym sobie tutaj jeszcze ścianę taką dobudował, żeby zrobić albo w literę L, albo najlepiej to małą zabudowę okrężną. I nie mówię o takiej ścianie, tylko o zwykłym murku, który by zlikwidował totalnie wiatr. Chodzi o to, że jakbym miał ognisko, jak zrobiłbym nawet pół metra wysokości ściany z jakichś gałęzi układanych jedna na drugiej, uszczelnionych, nie wiem, ściółką, to stworzę po prostu pomieszczenie, czyli żaden boczny wiatr nie zabiera mi tego ciepła. Są ekrany cieplne i wtedy można to sobie wszystko... To wszystko daje później ten komfort, że się mniej pali w ognisku. Czyli kosztem pracy do budowania elementów zyskujemy to, że palimy mniejsze ognisko i daje nam to więcej ciepła. Jak nie zrobimy tego, ten tutaj przeciąg, który się pojawił, zabierze nam więcej po prostu ciepła z ogniska. Ale to jest po prostu metodą prób i błędów gdzieś tam wytrenowane. Ja to wiem.
często to się, to tak jak ludziom się tłumaczy, nie wchodź w ubraniach do śpiwora i się nie zapinaj, bo będzie ci zimno. Twierdzą, że to niemożliwe, a wchodzą w ubraniach, pocą się, bo przychodzi wilgoć, zaczynają się telepać. Rozbiorą się do gaci, wejdą do śpiwora, nagle się okazuje, że jest cieplutko. Także takie gdzieś tam rzeczy warto trenować, bo pamiętajcie, to zawsze zostaje w głowie, nie wykorzystałem żadnych narzędzi, a jednocześnie w każdej sytuacji, w każdym terenie jesteście w stanie zadziałać, czy dla siebie, czy dla bliskich. Czasy są jakie są, wiedzy wam nigdy nikt nie zabierze, a sprzęt po prostu można zgubić, stracić, czy nam ktoś po prostu rąbnie. Dobra, patrzcie się teraz, jak znikam w termowizji generalnie w wykorzystaniu takiego właśnie szałasiku. Jest szlendy, nie ma szlendiego. Jest ręka, nie ma ręki. Także tak działa generalnie dzisiaj termowizja. A tak działa szata roślinna, która może was schować. Z tym, że pamiętajcie, w przypadku wojskowego szkolenia nie robi się takich symetrycznych kształtów, bo to nawet w termowizji tworzy jakiś tam kształt symetryczny, którego nie wykorzystujemy. W militarnych wchodzimy w dziury w ziemi, za jakieś, tak jak tam wywalone pnie drzew, szukamy dziur, żeby się schować. Jeszcze zapomniałem taką ważną rzecz. Likwidujemy takie stanowisko. Czyli robię tak, żeby obraz wrócił do poprzedniego stanu. Była chata, nie ma chaty. Nie zostawiajcie po sobie śladów. Także zapraszam do oglądania innych odcinków i do zobaczenia w krzakach. Cześć!